Stężenie sodu w prawidłowych warunkach wynosi 138-145 mmol/L. Zwiększa się ono na przykład u chorych odwodnionych, jest natomiast mniejsze u pacjentów z przewlekłymi wymiotami, chorobami nerek lub niektórymi zaburzeniami endokrynologicznymi. Stężenie potasu w surowicy krwi jest w organizmie kontrolowane bardzo dokładnie i utrzymywane w wąskich granicach. Norma może się nieco różnić w zależności od laboratorium. Najczęściej jest to 3,5-55,5 mol/L. Jest to jedno z badań często zlecanych chorym na POHP. Najczęstsze przyczyny zmniejszonego stężenia potasu to stosowanie dużych dawek 2 mimetyków, NP, salbutamolu, metyloksantyn, np. ofiliny, glikokortykosteroidów doustnych, prednizol, prednizolon, zwłaszcza w zaostrzeniu POHP wymioty, biegunka, stosowane leków przeczyszczających nadmierne poty, przy niedostatecznej podaży elektrolitów w wypijanych płynach. Zbyt duże stężenie potasu często jest wynikiem stosowania preparatów potasu, może być też spowodowane upośledzeniem czynności nerek albo stosowaniem niektórych leków. Chorzy na POHP często stosują preparaty potasu. Są one zalecane na przykład podczas stosowania glikokortykosteroidów doustnych lub niektórych leków moczopędnych. Dla osób, które mają zdrowe nerki, ich przyjmowanie jest bezpieczne. Jednak okresowo, według zaleceń lekarza, oraz przy zmianie dawkowania innych leków warto skontrolować stężenie potasu we krwi.